Pierwsza stolica Stanów Zjednoczonych. Największe, bogate portowe miasto w Ameryce. 30 tysięcy mieszkańców. Tu powstał pierwszy publiczny szpital i pierwsza biblioteka na kontynencie. Działa teatr i uniwersytet. Filadelfia spodziewa się ataku ze strony Brytyjczyków. George Washington nie jest w stanie powstrzymać atakujących Nowy Jork wojsk króla Jerzego III. Przewaga jest druzgocąca. 35 tysięcy wobec 20 tysięcy żołnierzy. 500 okrętów brytyjskich kontroluje pobliskie wody. Nowy Jork zostaje ewakuowany. Po kilku dniach walki Washington wycofuje się z miasta. Jego armia będzie liczyła wkrótce już tylko 3 tysiące osób. Amerykanie spodziewają się, że kolejnym celem będzie Filadelfia, miasto, w którym ogłoszono Deklarację Niepodległości, gdzie obraduje Kongres. Kościuszko pracuje nad blokadą rzeki Delaware, nad którą leży Filadelfia. Szerokie i głębokie wody dają możliwość okrętom wojennym swobodnie manewrować. W każdej chwili, w kilka dni, do miasta może dotrzeć brytyjska flota, która cumuje u brzegów Nowego Jorku. Trzy mile przed miastem inżynier wznosi zapory. Pod wodą, w nurcie rzeki, topione są hiszpańskie kozły, drewniane zasieki o wysokości kilkunastu metrów, zakończone metalowymi szpikulcami. Całość utrzymuje w miejscu 30 ton zatopionych kamieni. Na wykonanie przeszkód poświęcono 239 drzew, każde o średnicy pół metra. Dwa miesiące od przybycia do Filadelfii polski inżynier otrzymuje nominację na pułkownika armii amerykańskiej. Prace trwają dalej: Kościuszko buduje redutę artyleryjską na wysokiej skarpie, z której rozpościera się widok na dolinę Delaware. By zwiększyć zasięg dział, każe ściąć drzewa rosnące na linii ostrzału. Przed atakiem piechoty chroni rów i drewniane pale. Filadelfia jest gotowa do obrony, mimo to kongres opuszcza stolicę. Szybko roznosi się wieść o realizowanych przez Polaka projektach. Sława wyprzedza jego imię. Washington pisze: Mam wiadomość, że obecnie jest w Filadelfii znakomity inżynier. Nadchodzi zima. Anglicy nie atakują amerykańskiej stolicy. Kongres powraca nad Delaware na wiosnę. Kościuszko opuszcza miasto, przenosi się z armią na północ.